No i proszę Państwa, ostatni wyścig zadecyduje. Muszą Torunianie wygrać, ażeby uzyskać jakieś punkty. Jeśli wygramy, podwójnie wygrywamy mecz. Jeśli wygramy 4-2, jest tylko remis. Jeśli będzie remis, 2 punkty meczowe pojadą do Częstochowy. A stawka zawodników, no, jak niejednokrotnie w finale Grand Prix. Richardson, Kramp, Sullivan, Johnson. Mistrz świata, wicemistrz świata, 3. na świecie i ten, który puka do bram tej najściślejszej czołówki. Z pierwszego pola startowego Ryan Sullivan. Z drugiego Tony Richardson. Z trzeciego Andreas Johnson i z czwartego Jason Kramp. Tutaj decydować będzie wyjście spod taśmy. Ogromny doping toruńskiej publiczności. Richardson na czele. Jest również Jason Kramp. Proszę Państwa, Torunianie na razie na prowadzeniu. Szaleńca pogoń Ryana Sullivana. Broni drugiej pozycji Tony Richardson. Kramp szerzej. Richardson bliżej krawężnika. Bardzo ciasno. Jeszcze 2 okrążenia. Wyścig godny finału Grand Prix. Ogląda się Tony, gdzie są rywale. Jedzie przy krawężniku. Kramp przy bandzie. Nie ma miejsca Sullivan na to, żeby wyprzedzić prowadzących Torunian. Ostatni łuk. Stadion szaleje. 20 tysięcy kibiców staje z miejsc. Proszę Państwa. Kramp, Richardson, Sullivan, Johnson. Wpadają kibice na tor. Tak jakby to był wyścig decydujący o tytule mistrzowskim. Tak jak to było 2 lata temu, kiedy to ostatni wyścig spotkania z Atlasem Wrocław decydował o tym, kto przywdzieje koronę mistrza Polski. Dzisiaj w Toruniu po raz pierwszy w 3. pojedynku drużyna Apatora Adriany pokonuje lidera dotychczasowego Ekstraligi Włókniarza Top Secret Częstochowa 46-44 i tym samym inkasując 2 punkty nasz zespół od poniedziałku jest liderem Ekstraligi. Oby już tylko takie obrazki towarzyszyły naszej drużynie do ostatniego meczu sezonu 2013.